Cześć. Z dzisiejszego filmu dowiesz się, jak szybciej edytować w Shotcutie. Po prostu skróty klawiszowe, które Ci ułatwią życie i montaż przyspieszą. Pierwsza podstawowa rzecz to cięcia. Używamy klawisza S do podstawowego cięcia, żeby przeciąć film na pół. Ewentualnie O, jeżeli chcemy po linii cięcia coś. Druga sprawa. Gdy mamy niepotrzebny fragment filmu, co z nim zrobić? Chcemy go wyciąć, obciąć. Do tego służy klawisz Z. Z zostawia nam pustą przestrzeń w miejscu, gdzie ten plik był. Usuwa nam cały ten plik i przesuwa całość też całej naszej filmu, czyli miejsca, gdzie się znajduje ten plik na osi czasu. Kolejna ważna rzecz, może nawet najważniejsza rzecz, jest cofanie. Ctrl Z, jeżeli chcemy coś cofnąć, naszą czynność, która nam się nie spodobała, albo którą w ogóle chcemy cofnąć, bo coś nie wyszło, tak? Ctrl Z. Jeżeli chcemy tą czynność przywrócić, to Ctrl Shift Z. Przywracamy to, co... Znaczy nie przywracamy, tylko ponawiamy czynność, którą już zrobiliśmy, a na przykład cofnęliśmy. Kolejna, jakby istotna, bardzo istotna rzecz to jest wstawianie na osi czasu plików. Jeżeli sobie weźmiemy V, jeżeli mamy podświetlenie tego pliku na podglądzie jakby takim obrazu, jeżeli chcemy sobie dać na oś czasu, to wciskamy V, wtedy nam całość osi czasu się rozpycha i wstawia się tam plik, tak? A jeżeli chcemy zastąpić to miejsce, to znaczy jeżeli chcemy wstawić w to miejsce, ale żeby ten plik nie rozpychał tej osi czasu, to wstawiamy B. Jeżeli pracujemy na keyframesach, to bardzo przydatną rzeczą jest cofanie klatki jednej. To jest te klawisze po prostu strzałkami. W lewo, w prawo. O jedną klatkę. W lewo, w prawo. Podobnie jest, jeżeli chcemy więcej niż jedną klatkę. To jest page down, page up, jeżeli dobrze pamiętam. To jest chyba o 10 klatek cofanie. Jeżdżeniem o 10 klatek to nie jestem pewien, więc no, musicie to sprawdzić. Kolejną kluczową rzeczą to jest przesuwanie sobie o jeden tak jakby fragment wideo. Jeżeli chcemy sobie przesunąć coś, sprawdzić albo po prostu przesunąć do następnego fragmentu wideo, to bierzemy klawisz Alt i strzałka. W lewo to jest cofnięcie, w prawo to jest do przodu. Także bardzo, bardzo często korzystam z tego, polecam. W trybie edycji ważne też jest czasami, żeby się wrócić do początku czy do końca. Po prostu bierzemy Home, to jest do początku, i End do końca. Jeżeli chcemy być na początku albo na końcu wideo, też się często przydaje, jeżeli chcemy szybko gdzieś tam się przemieścić, tak, na tej osi czasu. To jest wszystko z tych moich skrótów klawiszowych, które ja używam najczęściej. Jeżeli macie jakieś ciekawsze albo inne, których często używacie, podzielcie się w komentarzach poniżej tego wideo, żeby inni też mogli skorzystać. No i ja nawet też się mogę czegoś nauczyć. Nawet, powiedziałem. No ale generalnie wiecie, no czasami coś się używa, ktoś używa jakichś fajniejszych, ciekawszych skrótów klawiszowych, które też się mogą innym przydać. Także napiszcie, jak ktoś ma jakieś ciekawe propozycje pod tym filmem. No, dzięki za ten film i narka. Do następnego ciekawego wideo. Cześć!